Powstanie styczniowe było zrywem nie mającym praktycznie żadnych szans. W nierównej walce z przeważającymi siłami przeciwnika, jak i bez powszechnego poparcia społecznego, prowadzenie walk było ekstremalnie trudne. Oczywiście, jak wiemy, do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. I w tym wypadku powstańcy, aby móc pokusić się o wygraną, potrzebowali oczywiście pieniędzy. Aby zdobyć zasoby gotówki, bojownicy postanowili dokonać tego, co nie mogło się udać, czyli przejąć pieniężne rezerwy kasy głównej królestwa. A to, czy ta straceńcza misja powiodła się, opowiem w dzisiejszym odcinku z cyklu Andrzej Włósek – Historia poza horyzont. Andrzej Włósek – Historia poza horyzont. Mimo ogromnej dysproporcji sił, 200-tysięczna armia rosyjska nie potrafiła uporać się z problemem, jaki był powstańczy zryw w Królestwie Polski. Oddziały buntowników prowadziły bardzo skuteczną walkę partyzancką, pojawiając się nagle i jeszcze szybciej znikając. Tego typu mała wojna, opanowana przez Polaków do perfekcji, spowodowała, że od stycznia 1863 roku do początku lata stoczono kilkaset bitw i potyczek. Tajemne Państwo Polskie, czyli cywilna organizacja powstańcza, świetnie dawała sobie radę. Skutecznie zaopatrywała zbrojne oddziały w broń i żywność, prowadziła wywiad i rozpoznanie, pozwalające im przewidzieć działanie wroga. Tajny rząd narodowy, rezydujący w tajemnicy pod okiem rosyjskich władz i tajnej policji w Warszawie, potrafił nawet zbierać podatki w Królestwie Polskim, pozwalające na prowadzenie tej nierównej walki. Jednak ta droga finansowania walki nie była zbyt pewna i zarazem nie przynosiła przychodów wystarczających do prowadzenia skutecznego oporu. Mimo tego, że nawet niektórzy dowódcy na czele swoich oddziałów zdobywali małe miasteczka i przejmowali ich skarb, to wielkość tych łupów nie pozwalała skutecznie zasilić powstańczego budżetu. Co gorsza, z czasem jej baza była skutecznie uszczuplana, gdyż Rosjanie prowadzili politykę konfiskaty dóbr i majątku wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali buntowników. Widząc taki obrót spraw, dowództwo swój wzrok zwróciło w kierunku rezerw pieniężnych kasy głównej Królestwa Polskiego, przechowywanych w Warszawie w gmachu Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu na rogu Placu Bankowego i Senatorskiej, gdzie kasjerami i urzędnikami byli oczywiście Polacy. Pod koniec maja 1863 roku członek tajnej organizacji powstańczej w Warszawie, Aleksander Waszkowski, złożył raport swojemu przełożonemu Zygmuntowi Laskowskiemu, w którym poinformował, iż nawiązał poufny kontakt z urzędnikami mającymi pieczę nad skarbem królestwa. Dwaj z nich, czyli kasjer Stanisław Janowski oraz główny kontroler Stanisław Hebda, zgłosili gotowość do oddania rządowi narodowemu sporej ilości gotówki będącej pod ich opieką. W zamian natomiast zażądali jedynie rozkazu na piśmie, aby mieć pewność, że pracują dla polskiej organizacji oraz pomocy w ucieczce za granicę i kilkudziesięciu tysięcy rubli na ich utrzymanie. Ich żądania zostały przyjęte przez kierownictwo, które zwerbowało jeszcze do tej operacji woźnych i jednego urzędnika. Na przeszkodzie już stała jedynie rosyjska warta wojskowa. Jednak wartownicy znali pracowników i przez to nigdy ich nie rewidowali. Mimo tego akcja była obarczona sporym ryzykiem, gdyż tak duża ilość gotówki pod postacią kilkuset kilogramów papieru zajmowała sporo miejsca. Akcję rozpoczęto w sobotę 6 czerwca 1863 roku i trwała do poniedziałku, kiedy to Waszkowski wraz z kasjerami wynosili worki z pieniędzmi do stojącej przy jednej z bocznych wyjść dorożki. Operacja była o tyle zuchwała, że odbywała się w dzień, a całej operacji przyglądali się przypadkowi przechodnie oraz żołnierze strzegący kasy. Pieniądze przewieziono do zakonspirowanego mieszkania przy ulicy Krochmalnej, a dwaj urzędnicy, którzy w głównej mierze byli za to odpowiedzialni, zgodnie z umową otrzymali wynagrodzenie i bezpiecznie opuścili granice Królestwa Polskiego.
Wieść o tej niebywałej akcji rozniosła się błyskawicznie. Co prawda sukces był tylko połowiczny, gdyż udało się wynieść niestety tylko połowę depozytu, ale i tak 3,5 miliona rubli to była ogromna kwota. Niestety, aby tego było mało, 85% łupu stanowiły papiery wartościowe i można było je sprzedać tylko na giełdzie. Władze rosyjskie oczywiście znały numery tych obligacji, zatem spieniężenie ich było wręcz niemożliwe. O giełdzie papierów wartościowych opowiadam w innym moim odcinku, do którego obejrzenia serdecznie zapraszam. Zatem powstańcom zostało około 500 tysięcy rubli w gotówce, które to w pełni zasiliły skarb powstania i nadal stanowiły niebagatelną sumę. Car Aleksander II, jak możemy się domyślić, nie był zadowolony i po przeczytaniu raportu napisał list do brata wielkiego księcia Konstantego Mikołajewicza, piastującego wtedy urząd namiestnika Królestwa Polskiego, że zdobycie tej kasy przez buntowników świadczy o niewybaczalnym niedbalstwie władz i jawnej zdradzie urzędników. Tak spektakularna akcja na pewno była blamażem rosyjskich zaborców. Wydarzenie to miało również ogromny wpływ na układ sił w kierownictwie polskiego państwa podziemnego. W tym czasie władzę sprawowali czerwoni, ale po tej akcji pieczę nad kasą przejął wspomniany Karol Majewski ze stronnictwa białych. I to dzięki tym finansom i pieczy, jaką sprawował nad tymi pieniędzmi, przejął on władzę w rządzie i utrzymał ją aż do końca lata 1863 roku. Pod koniec powstania Majewski został jednak aresztowany, a po złożeniu obszernych zeznań został skazany na zesłanie, które jednak odbywał w dość niezłych warunkach. Gorszy los spotkał natomiast inicjatora całej akcji, czyli Aleksandra Waszkowskiego, który został mianowany powstańczym naczelnikiem Warszawy. Aresztowano go dopiero pod koniec 1864 roku i skazano na śmierć przez powieszenie. Tak oto udało się dokonać spektakularnej akcji powstańcom, których walka była skazana na porażkę. Dzięki temu nie tylko zdobyli finansowanie dla swoich dalszych działań, ale też skutecznie ośmieszyli zaborcze władze. Mimo tego powstanie zakończyło się tragedią, a na nasz kraj spadły dolegliwe reperkusje, które praktycznie zakończyły żywot tworu, jakim było Królestwo Polskie. A jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej o Królestwie Polskim, o jego powstaniu i upadku oraz o tym, czy było ono osobnym państwem, czy tylko prowincją Imperium Rosyjskiego, to zachęcam Cię do obejrzenia na moim kanale Andrzej Wusek – Historia poza horyzont dwóch przygotowanych przeze mnie materiałów na ten temat. Kliknij ekran końcowy, a zostaniesz przekierowany do filmów, w których omawiam te zagadnienia. Tradycyjnie chciałbym Cię prosić o pozostawienie łapki w górę i komentarza oraz subskrypcji kanału. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją działalność, to zapraszam na mój profil na Patronite, do którego link znajdziesz w opisie. Ja już się z Tobą żegnam, dziękuję bardzo i do zobaczenia wkrótce.